O, pokazuję wam telewizję, właśnie oglądam telewizję, ale nie unijną, bo ja Unii nie lubię. I tą oglądam tutaj, jedynkę. I tak, i powiem tak. Tutaj kotek był przed chwilą. O, ten kotek, patrzcie. To jest kotek, który na skutek błędu genetycznego urodził się bez włosów i zaczęto z niego hodować kolejne kotki. Jest teraz taka rasa. I patrzcie, on nie ma włosów, jest niby taki pokrzywdzony przez los, bo nie ma sierści włosów. Ale on ma też jedną wielką zaletę. On nigdy pcheł nie będzie miał, ponieważ jak pchełka na niego wsiądzie, to nie ma się gdzie ukryć, bo pchełki lubią właśnie pod włosami mieszkać. A że on nie ma włosów, to nigdy łatwo ją znaleźć, ona po prostu się nie utrzyma. Dlatego ten kotek jest całkowicie bezpchłowy. Polecam wam rosyjską telewizję ogółem.